Witamy wszystkich na obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Na początku trzeba odpowiedzieć na pytania, czym jest wolontariat i kim są wolontariusze. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Yeah.
miłości dużo drugiego człowieka, takiego, który nadąży, który zawsze na mnie poczeka. Potrzeba mi przyjaciela, na dobre i na złe, który rozbawi, gdy smutno, przytuli, kiedy źle. Potrzeba mi takiej osoby, lecz nie chcę tylko brać. Chcę, żeby czuł, że ja mogę to samo mu zamian dać. I żeby wiedział, jak to wiele znaczy, szczególnie to, że jest blisko. I żeby czuł, że też może powiedzieć mi zawsze i wszystko. Potrzeba mi przyjaciela, dużo drugiego człowieka, który nadąży za światem, a na mnie poczeka. Pociągnie do góry, gdy spadnę i będzie zawsze wiedział, że kiedy on jest blisko, to ja na niego zaczekam. Gdy jest ci smutno na duszy i smutek trzyma cię mocno w objęcia, pamiętaj jedno, że jesteś potrzebny komuś drugiemu do szczęścia. Jeszcze innemu w tej właśnie chwili serce z bólu omoczy i pęka. Podaj mu swe ramię, bądź mu podporą, jak anioł służ mu pomocą. A jeśli wiemy za dużo masz w sobie, rozpiera cię siła we dnie i w nocy. Spójrz wokół siebie, czy nie ma kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy. Bo życie ludzkie to lokomotywa, toczy się ciężko, pufa i stęka. Gdy zły motorniczy paliwa też nie ma, stacza się w dół i z hukiem pęka. Nieprawda, że cały świat jest wielkim, bezdusznym miejscem, gdzie człowiek nic nie jest wart. Pieniądze tylko są szczęściem, a szczęście największe jest, gdy płynie z załania niż brania. Więc bądźcie przygotowani do pomagania. Pomagać to dzielić się, nie chcąc zamian dosłownie niczego. Łzy pozamieniać w śmiech, nie ma nic bardziej cennego.